Witajcie. Lekcja numer 2 i rozpoczynamy omówienie naszego języka Python. Zajmiemy się podstawami przez kilka najbliższych lekcji, zanim zaczniemy robić jakieś troszkę poważniejsze rzeczy. Zapraszam. Podczas naszych lekcji będziemy pracowali właśnie w takim standardzie. Po lewej stronie będzie widoczny kod źródłowy naszego programu. Nie trudno się domyślić, zwykły plik tekstowy z rozszerzeniem PY, który jest interpretowalny w locie przez Pythona, a po prawej skutki tego wykonywania, uruchamiania programu, czyli można powiedzieć taka konsola tekstowa, którą widzieliśmy w przypadku kursu C++, a jak nie widzieliśmy, to po prostu za chwilę zobaczymy, jak to działa. I to, co mamy po lewej, to jest pierwszy plik, który omówimy, 002. .py, zajmiemy się pokrótce literałami, zmiennymi, wyświetlaniem i kilkoma dodatkowymi informacjami, które są potrzebne tak na start, żeby w ogóle zacząć. Przed omówieniem kodu mała informacja, wszystko co zaczyna się od znaku krzyżyka jest komentarzem, to znaczy interpreter to po prostu ignoruje. Wszystko do końca linii za tym znakiem. Jeżeli jest tam inny znak, to i tak jest częścią komentarza, i tak jest to wszystko ignorowane. Literały. Każdy język ma swoje literały, czyli takie podstawowe wartości, które rozumie. One oczywiście mają swoje jakieś podstawowe typy. Python ma własne, jest to oczywiście int, jak wszędzie. Float, czyli typ liczba z przecinkiem, jak wszędzie. Napisy, czy ewentualnie wartości typu boolinowskiego, prawda, fałsz. I tu mamy taką reprezentację. Wcześniej jest jeszcze funkcja print, ale o tym za chwilkę. Dwójeczka, czyli liczba całkowita. Python rozumie taką dwójeczkę, aczkolwiek taka instrukcja 2 niczego nie zmienia, niczego nie robi, ale po prostu widzimy, że maszyna się nie pluje, że to jest jakiś błąd. 2 jest zrozumiałe. Minus 3,5 jest zrozumiałe, kropeczka jest tym separatorem dziesiętnym. I tu dwa teksty. Teksty są otoczone pojedynczym apostrofem albo podwójnym cudzysłowiem. W obu przypadkach jest to literał tekstowy, po prostu napis. Zwróćcie też uwagę, iż ta konsola po prawej stronie w zasadzie jest tym środowiskiem Pythona, który nieustannie czeka na jakieś instrukcje. Zatem jeżeli ja tam coś wpiszę, na przykład taką dwójkę, to dla niego jest to coś zrozumiałego. I co więcej, nie muszę tej dwójeczki mieć w pliku, żeby to wykonać. Mogę te polecenia kolejne wpisywać po prostu tutaj. Na przykład print 10, czy chociażby działania 5 plus 9 równa się enter, czyli zostanie to jakby policzone. Zatem ten interpreter nieustannie może tutaj tak ręcznie przyjmować pewne polecenia i je wykonywać. Łatwo więc jest sprawdzić pewne proste elementy, jakieś jedno, dwuliniowe instrukcje, czy to w ogóle interpreter zrozumie i czy to działa. No niemniej, z punktu widzenia takiej wygody i edukacji, lepiej jest mieć plik, w którym te wszystkie instrukcje są zapamiętane, a potem tylko za pomocą F5 wykonać je linia po linii w naszym interpreterze. Zatem F5, no właśnie, i wszystkie te instrukcje są wykonane, ale gdybym je tutaj tak ręcznie przepisywał linia po linii, działoby się dokładnie to samo. Wracając do kodu, pamiętajcie, wszystko w Pythonie jest obiektem jakiejś klasy. Dosłownie wszystko. Wszystko jest reprezentantem jakiejś klasy. Nawet nasze literały są też obiektami. Typy, które tutaj mieliśmy, te podstawowe, int, float i tak dalej, one też są klasami. Takie jest po prostu założenie, że wszystko jest klasą, w efekcie wszystkie zmienne tak naprawdę będą obiektami. Kolejną zasadą Pythona, chociaż w tym wypadku można tę zasadę złamać, ale po co, jest ta, iż w jednej linii powinna się znajdować jedna instrukcja i wtedy nie trzeba jej kończyć żadnym średnikiem oddzielającym. W zasadzie można od tej reguły odejść i między instrukcjami w jednej linii stawiać średnik i to zadziała, ale powiedzmy, że jest taką dobrą manierą Pythona umieszczanie jednej instrukcji w jednej linijce. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu innych języków, nie istnieją takie bloki kodu, które są ujęte w nawiasy, na przykład klamrowe, jak w C++. Efekt należenia do jakiejś części wykonuje się za pomocą tabulacji, ale o tym jeszcze będzie, kiedy się pojawią takie momenty. Na razie warto pamiętać, że Python ma pewną specyficzną składnię, która, nazwijmy to tak, sugeruje wymownie, by używać specyficznego sposobu pisania. O, popatrzcie tu na przykład. Mogę
wyświetlić jedynkę, już domyślamy się, że ta funkcja print wyświetla coś na ekranie. I mogę wyświetlić powiedzmy dwójkę, ale jeżeli obie te instrukcje są w jednej linijce, to muszę je rozdzielić średnikiem. Wtedy to wyjdzie. Jak spojrzycie tutaj na efekt, to mamy jedynkę i mamy dwójkę. I przy okazji widzimy, że funkcja print wyświetla zawartość i kończy ją enterem. Przynajmniej w tej opcji domyślnej, bo jedynka i dwójka tutaj znajdują się w oddzielnych wierszach. A jeszcze wcześniej pojawił się napis gwiazdka literały, który pochodzi z tego printa tutaj. Gdybym jednak usunął ten średnik i próbował jeszcze raz wykonać ten kod, zobaczymy już błąd, który tutaj podświetlił funkcję print na czerwono, co sugeruje, że tu się pojawił błąd. No tak, bo w tym momencie mamy jakby dwie instrukcje w jednej linii, ale nie jest to jawnie wymuszone poprzez postawienie średnika. Zatem albo średnik, kiedy mamy dwie instrukcje w jednej linii, czego nie róbmy, bo to jest nieczytelne, albo każda instrukcja w swojej linijce i to oczywiście już pójdzie. Nie muszę tutaj stawiać żadnych średników. Ze średnikami też zadziała, jeśli macie jakąś manierę i nawyk, że musi być ten średnik, to sobie stawiajcie, ale nie jest on tutaj konieczny. Jeżeli już programowaliście i mieliście do czynienia na przykład z klasami, to, iż wszystko jest obiektem, właśnie będzie udowodnione. Zerknijcie na te dwie instrukcje. Wyświetl napis śliweczki, parszyweczki i to jest tylko literał. No ale mówiłem, że wszystko jest obiektem, a skoro jest obiektem, to może mieć jakieś metody. I rzeczywiście obiekty klasy tekst mają metody. Na przykład jedną z metod może być lower albo upper, czyli pomniejszanie lub powiększanie czcionki w napisie. Mówię o małych, dużych literach, nie o ilości pikseli. Zatem śliweczki, parszyweczki powinny być malutkie, a tutaj ta nazwa powinna być duża. Jeżeli sobie popatrzymy na wynik, to mamy to o w tym miejscu. I zobaczcie, śliweczki, parszyweczki są już małe, no ale Web Jasiek Tomasz Jaśniewski został powiększony. No i to są takie proste przykłady, że rzeczywiście wszystko jest obiektem. A teraz trochę o tym princie, czyli tej funkcji wyświetlającej. Funkcja print, która wyświetla na ekranie, przyjmuje dowolną ilość argumentów. Te argumenty można oddzielać przecinkami. Każdy kolejny argument będzie elementem wyświetlonym w ramach linii. Oczywiście print wyświetla wszystko, kończąc enterem. Zatem print będzie w oddzielnej linii i mamy to tutaj. Następnie te literały po przecinku wymienione jako argumenty będą po spacji wyświetlone, ale w jednej linii. A następnie mamy pierwszy przykład dziwnego działania Pythona. Tekst, jakiś tam szlaczek, razy 10. Otóż ten tekst będzie 10-krotnie wyświetlony i mamy to o tutaj. Potem mamy wyświetlone jakieś działanie, na przykład 2 plus 2,5, albo sumę tekstów. Suma tekstów to oczywiście nie jest żadna suma w rozumieniu liczbowym, tylko konkatenacja, złączenie tychże tekstów. Zatem tekst 1 i tekst 2 staną się jednym napisem, co widzimy o dokładnie w tej linii, a te działanie 2 plus 2,5 zostało obliczone i jako 4,5 wyświetlone. Mamy też wyświetlenie kilku działań innych. Przy okazji te działania w Pythonie są w zasadzie takie jak wszędzie, no co tutaj zmieniać, dodawanie czy mnożenie czy dzielenie, ale Python ma kilka swoich działań takich właściwych sobie. Oprócz zwykłego tu dzielenia, 5 dzielone na 2, mamy podwójne jakby mnożenie, co jest w praktyce potęgowaniem. Mamy resztę z dzielenia, co akurat przypomina chociażby C++ czy PHP. I mamy tutaj takie dzielenie, dwa ukośniki, które jest nie dzieleniem z resztą, tylko częścią całkowitą z tego dzielenia. W efekcie ta linijka wyświetla się jako 2,5, no bo 5 dzielone na 2 to 2,5. 2 do potęgi czwartej to 16. Reszta z dzielenia 5 przez 2 to 1, ale część całkowita przy dzieleniu 5 przez 2 to 2. I to jest ta linijka. Na koniec pokażę Wam taki literał, który ma wiele zastosowań. W tym wypadku będzie to zwyczajnie tekst, ale taki wieloliniowy. Zaczyna się to od 3 apostrofów pojedynczych. 1, 2, 3, żadnych tam spacji pomiędzy. I teraz wszystko, co jest między tymi 3 apostrofami, a kolejnymi 3 apostrofami, jest tekstem. Zatem wszystko tu wewnątrz jest traktowane jako taki wieloliniowy tekst. Wewnątrz na przykład mogę umieścić jakieś entery albo znaki tabulatora,
odwrotny ukośnik N, odwrotny ukośnik T i tak dalej. Znamy to z innych języków. I tu ten print będzie o dokładnie zachowany w takiej postaci, jaką widzimy tutaj. No to teraz zmienne. Jak tworzymy zmienne w Pythonie? Dla tych, którzy mieli doświadczenie z językami interpretowalnymi, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że w zasadzie przy tworzeniu zmiennej nie muszę określać z góry jej typu, tak jak na przykład w języku C++. Dlaczego? Bo typ jest rozpoznawany po literałach w locie. Oczywiście możemy też taki typ wymusić, jawnie gdzieś go w jakiś sposób podać, ale jeżeli tego nie uczynimy, dla programu nie będzie to miało żadnego znaczenia, nie będzie to problem. Jeżeli do x wpiszę 0, no to po prostu w tym momencie zmienna x stanie się intem o wartości 0. Ten literał wymusi ten typ, bo wiemy, że literał jest jakąś klasą, zatem przypisanie jakiejś wartości do zmiennej jest takim nieformalnym sugerowaniem klasy, a więc ogólniej mówiąc typu dla zmiennej. I mamy tu przykłady. X staje się zerem, y staje się dziesiątką, x staje się pomnożeniem siebie przez wartość y i dodamy do tego 5, czyli takie normalne działania, bardzo intuicyjne, jakie znamy z wielu innych języków. Dobra rada. Niech zmienne, no powiedzmy, że czasami nie będę się sam tego trzymał, ale to wtedy, kiedy nie będziemy robić jakiegoś dużego kodu, tylko po prostu będę chciał pokazać jakąś gramatykę, ale generalnie niech zmienne coś sugerują, czyli nazwy wymyślajmy tak, żeby sugerowały znaczenie. I tu mamy taką właśnie nazwę, która sugeruje znaczenie. Następnie mamy wyświetlone wszystkie te przykładowe zmienne, które utworzyłem i to jest ten fragment. O, w tym miejscu mamy tutaj 5, mamy 10 i mamy naszą zmienną, która absolutnie sugeruje swoje znaczenie. Ważna rzecz co do zmiennych w Pythonie. Wszystkie zmienne w Pythonie są w zasadzie referencją. Jeżeli więc napiszę coś takiego, x równa się 5, to co to oznacza? To oznacza, że mam tutaj wartość 5, czyli prawdziwy obiekt, który jest typu int, czyli tej klasy int, a ten x jest tylko do niego referencją, czyli powiedzmy, że można o tym pomyśleć, że jest taką etykietą, która na ten obiekt wskazuje, aczkolwiek nie jest to wskaźnik, a już na pewno wskaźnik w rozumieniu, jaki na przykład spotykamy w C++. No nie da się tak w ten sposób tego używać. Jeżeli więc stworzę zmienną y, która równa się x, to nie jest to w tym wypadku skopiowanie piątki, tylko jest to nowa referencja do tej samej wartości. Czyli to byłoby coś takiego, że mam jakby drugą etykietkę, drugą taką referencję do tej samej piątki. Ale jeżeli teraz wpisałbym, że y równa się 100, to nie zostanie tu nic podmienione, dlatego że wartości te podstawowe, te literały typu int float są klasami niemutowalnymi, to znaczy, że ten obiekt został utworzony jako 5 i nie da się tej wartości 5 zmienić. Dlatego kiedy pojawi się takie przypisanie, y staje się 100, to y choć dalej jest referencją, ale będzie już referencją do nowego utworzonego obiektu, który jest setką. Zatem x będzie dalej wskazywał tę piątkę, ale y będzie już miał swoją własną reprezentację. Zatem dwa pojęcia. Niemutowalne klasy, czyli takie, których wartości nie da się zmienić i taką właśnie mamy sytuację w przypadku klas podstawowych, literałów podstawowych. No i równocześnie, że te zmienne to są takie właśnie referencje, zatem zawsze będziemy mogli myśleć o zmiennych w ten sposób, nawet jeżeli będą to zmienne, które będą referencją do jakiegoś obiektu albo do funkcji, albo referencją do innej referencji. Zobaczycie w praktyce. Referencja, podobnie jak wskaźnik, też wskazuje obiekt w pamięci, ale w przeciwieństwie do niego jest zarządzalna, realizowana tylko przez interpreter i programista w zasadzie nic z tym nie może zrobić, o tyle, że ona jest. I mamy tutaj zobrazowanie tego, co rysowałem na tablicy. Mamy dwie referencje A, B, każda do swojego obiektu 30 i referencję C, która na początek staje się równa referencji A, a więc C i A wskazują na tę 30, która jest przy A. Jak sobie to printniemy, to widzimy, że i A, i B, i C wskazują na 30, przy czym B ma swoją 30, a A i C wskazują na tę samą. Ale tutaj
podmieniamy wartość. Oto od tego momentu C stanie się referencją na nowy obiekt. Uwaga, to nie jest zamiana tamtej 30 na setkę, to nie wskaźniki. Tu jest tworzona nowa setka, zupełnie nowy obiekt i C jest referencją do tego obiektu. Jak tu wyświetlimy sobie tę linijkę, czyli to jest o tutaj, to widzimy, że A jest dalej referencją na 30, B na swoją 30, C ma już swoją własną setkę, jest nową referencją, stara została jakby usunięta, to powiązanie nie istnieje. Pamiętajmy, te klasy podstawowe, bool, float, int, string są niemutowalne, to znaczy, że obiekty klasy niemutowalnej nie mogą być modyfikowane, mogą być tylko tworzone nowe, dlatego właśnie, kiedy coś takiego tu robię, to nie podmieniam tej 30 na setkę, tylko tworzę coś nowego. Warto o tym pamiętać, żeby lepiej rozumieć, jak ten silniczek Pythona tam w środku interpretuje to, co ja mu tutaj zapisuję. Na koniec prawda i fałsz, czyli wartości boolinowskie, reprezentowane są przez takie dwa słowa klucze true i false z dużych liter. X staje się prawdą, Y fałszem. Zobaczcie, że wcześniej X było zerem i dziesiątką. Nie ma problemu, Python po prostu nadpisze, jako że x, y jest tylko referencją, stworzy sobie nowe obiekty, nadpisze wartości dla tych x-ów i tyle. Sam zadba o to, by tutaj tamte obiekty gdzieś tam zostały już zwolnione. Mówiąc, taki zarządzacz śmieciami jest tutaj na tyle sprawny, że nie musimy tutaj zwalniać pamięci, czy martwić się, co z tamtym zerem, które x pamiętał. Nieważne, już go nie ma. Natomiast teraz x pamięta prawdę, a Y pamięta wartość fałsz. Dalej mamy zmienną Z, która przyjmuje wartość logiczną tego oto porównania. Porównujemy słownikowo dwa napisy, czy ABC jest mniejsze od DEF, czyli tak jakby sortując to w słowniku, czy jest wcześniej w alfabecie. Wiemy, że tak, zatem Z powinno być prawdą. Jeżeli sobie wyświetlimy teraz te trzy wartości logiczne, to będziemy mieli oje właśnie tutaj. No i widzimy, że X jest prawdą, Y fałszem, a Z jest też prawdą. Wartość logiczną ma więc nie tylko samo słowo prawda, fałsz, ale też wszystko to, co da się logicznie zapisać jako warunek logiczny wszelkiej maści porównania, złączenia porównań za pomocą operatorów logicznych i OR i tak dalej. Gdzieś to wszystko na przestrzeni następnych lekcji będziemy mieli w przykładach. Jeżeli macie już za sobą jakieś podstawy programowania, a tak zakładam po naszych wcześniejszych kursach, że tak jest, no to nie będzie z tym żadnego problemu. A gdyby były, to piszcie, spróbujemy temu zaradzić. Na koniec kilka konwersji, ale dotyczących typów tych podstawowych, gdzie możemy sobie pomiędzy jakimiś typami dokonać konwersji. Ona nie zawsze jest możliwa, ale niech i to będzie na tej pierwszej lekcji. W pierwszym przykładzie napis 18 konwertuje za pomocą takiego polecenia int, czyli nazwa tej klasy, i te 18 jako napis jest argumentem, konwertuje na prawdziwe 18. Będzie więc zatem tu 30. Następnie innej zmiennej przypisuje wartość konwertowania napisu 12,567 na faktycznie liczbę, która jest liczbą z przecinkiem. Tutaj mam dwie liczby odjęte od siebie. Zamieniam je na wartość boolinowską. Jak wiemy, 0 jest fałszem, wszystko inne jest prawdą. Zatem tu będziemy mieli prawdę. Na koniec liczbę 10 zamienię sobie na napis, który jest dziesiątką, wygląda jak dziesiątka, ale już będzie napisem. No i tu wyświetlamy sobie te elementy i to jest, zobaczcie, o ta dokładnie linijka. Mamy tutaj 30, liczbę 12,567, mamy wartość logiczną prawda i dziesiątkę jako liczbę, a oto dowód. Otóż istnieje taka funkcja type. Jeżeli sobie podam tę funkcję type i podam jako argument do tej funkcji właśnie jakąś zmienną, to zostanie wyświetlony typ tej zmiennej. Przy okazji w tej ostatniej linijce naszego wyświetlania dodałem taki specjalny argument sep, to jest skrót od separator, który przyjął wartość entera. Od tego momentu, mimo że mamy tutaj do czynienia z jednym printem, kolejne argumenty, które będą wyświetlane, będą odseparowane enterem, a nie spacją. No i co my tu widzimy? Że liczba jest intem, że ta druga liczba jest typu float, że trzecia jest typu bool, a czwarta jest, no właśnie, napisem 10. Początek za nami,
chciałem zaprezentować Wam pewne podstawowe, fundamentalne rzeczy dotyczące samego języka, które może jeszcze trudno nazwać jakimś programowaniem, no ale bez tych podstawowych pojęć, wiedzy, jak zapisać, jak wyświetlić, jakie mamy literały, no trudno by było cokolwiek zrobić. Zatem już teraz zapraszam na trzecią lekcję, będzie trochę ciekawsza.